kiedy w wyniku eksperymentów genetycznych wyhodowano w piekle nowe odmiany diabłów, jedne z nich nazwano biesami, a drugie czadami. Różniły się one znacznie od reszty diablej populacji, dlatego najgorętsza egzekutywa piekielna postanowiła umieścić je w oddzielnym rezerwacie. Wybór padł na tę dotąd nieznaną diablą krainę. Wyłapano tu dotychczasową diablą Hołotę, po czym zaludniono, a raczej zadiablono rezerwat biesami i czadami. Wtedy też powstała nazwa rezerwatu. Bieszczady. Tym dość nietypowym fragmentem legendy o Bieszczadach chciałem wprowadzić Was w tematykę dzisiejszego odcinka. W dość ciekawy sposób opowiada o tym, jaka mogła być geneza nazwy tego rejonu, a mianowicie wzięła się od mieszkających tam biesów i czadów. Ale czym one w ogóle są? O ile w kwestii biesów budzą się już w nas jakieś skojarzenia, chociażby za sprawą wiedźmińskiego uniwersum, to już słowo czad wydaje się bardziej obce. Ale wcale nie musi takie być. Chodzi tu o czarty, a ta nazwa mówi nam już troszeczkę więcej. Te wyrazy nie są niczym innym jak prasłowiańskimi określeniami złego, nieczystego ducha mogącego szkodzić ludziom. Zacznijmy może od czarta. Z reguły określano tym mianem demona kulawego lub bez ogona, nazywanego również kuternogą, rokitą, lichem, nieczystym czy czortem. Nazwę tę powinno kojarzyć się ze słowami czarny i czary. Równie często z powodu strachu mówiono po prostu ten lub on. Daje nam to do zrozumienia, jak musiano bać się tego demona, iż nawet jego imię nie przechodziło ludziom przez gardło. No dobrze, ale dlaczego demon ten kulał? Otóż według niektórych podań, czart miał zostać zrzucony z niebios przez jednego ze słowiańskich bogów, przez co kulał. A co do kwestii odgryzionego ogona, to według jeszcze innych podań miał go stracić przez psa jednego z bogów, który nasłał go na nieczystego. Stwór ten mieszkał w lasach, na bagnach i przy zbiornikach wodnych, a nawet w wirach powietrznych. Był również zmiennokształtny i potrafił przyjmować postać zwierzęcą, na przykład węża, psa czy czarnego kota. Co do mocy, jakimi dysponował, mógł on wnikać do świadomości swoich ofiar i kierować ich poczynaniami. Ściągał choroby, nieszczęścia, nakłaniał do złych, morderczych czynów, a nawet do samobójstw. Jako demon znał się również na czarnej magii, za pomocą której uprzykrzał życie mieszkańcom ziemi. Posiadał władzę nad wiatrem i potrafił ściągać wichury, nawałnice i inne klęski. Co do biesa, to wyraz ten również ma prasłowiańskie korzenie i można tłumaczyć go jako powodujący strach czy przerażenie. W fragmencie, który czytałem na początku odcinka, słyszymy o tym, jakoby Bieszczady genezę swojej nazwy zawdzięczały między innymi biesom. Jednak wielu językoznawców się z tym nie zgadza. Wiążą oni nazwę gór z trackim ludem biesów lub wschodniogermańskim słowem besket, oznaczającym przedział. Dysponował podobnym arsenałem mocy jak czart. Zamieszkiwał również lasy, bagna i puszcze. Znany był z niszczenia upraw i pożerania trzody. Biesa widywano jako czworonożne monstra o wielkim cielsku porośniętym futrem lub krótką szczeciną i łbem usianym rogami niczym jeleń. Masywny kark sprawiał wrażenie, że bestia nie ma szyi, przez co miał charakterystyczną postawę. To, że językoznawcy nie zgadzają się z genezą nazwy Bieszczad, nie przeszkadzało ludziom uznawać legendy i podania, moim zdaniem o wiele bardziej atrakcyjne, za te oficjalne wersje powstania nazwy tego miejsca. Czego najlepszym dowodem jest to, że na terenie Bieszczad upowszechniły się podania o biesach i czadach, dwóch rodzajach istot diabelskich, które przyczyniły się do powstania tych gór. Gdy na ziemiach polskich nastały czasy chrześcijaństwa, zniknęły z pamięci ludzi biesy i czarty, jak i inne powszechnie znane demony. Wszystkie je wrzucono do jednego wora, na którym wypalone było słowo diabeł. Pozostały jednak wyobrażenia owego demona, które były z nami na długo przed przybyciem chrześcijaństwa i pozostały z nami do dziś.